Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w grze Cyberpunk 2077. Robimy sobie tutaj misję rekompensata od Delamain. Mój prawnik zrobi ci stupy data crash, słyszysz? Załatwi cię, kurwa! Poproszę o dane kontaktowe pana, pani prawnika. Pierdol się, robocie! Przetwarzam dane zgłoszenia. Proszę czekać. Cześć. Dzień dobry, panu, pani. W czym mogę pomóc? Halo, ten pan stał na końcu. Wysłałeś mi wiadomość, że mam przyjechać w sprawie wypadku. Nie poznajesz mnie? Co z tobą? Rozmawia pan, pani, z podprocesem sieci Delamain. Moje możliwości operacyjne są ograniczone. Czy posiada pan, pani, numer identyfikacyjny zdarzenia? Nie podawaj żadnych numerów, bo będą cię mogli namierzyć. 77111101096. Numer został skojarzony ze zdarzeniem. Końcówka 96 oznacza rządowych wrogów publicznych. Pańska tożsamość została ustalona. Panie Hansi Jonas, jakie określenie najlepiej opisuje pańską percepcję zdarzenia 77111101096? Szkoda mi uszkodzonego samochodu, ale chcę o tym porozmawiać z prawdziwym Delamainem. Wi, przepraszam, jeśli pod proces pana zirytował. Przechodzę przez angażujący mnie kryzys i nie mogę czuwać nad wszystkim. Pozwoliłem sobie przelać rekompensatę za szkody wyrządzone w wypadku na pańskie konto. Jawne kumoterstwo. Czy moglibyśmy porozmawiać w innym miejscu? Co? Jasne, porozmawiajmy. Proszę podążać za dronem. Zapraszam. Zdaję sobie sprawę, że obsługa klienta jest w tym momencie niezadowalająca. Może wycieczka z przewodnikiem wynagrodzi panu nieprzyjemności. Ten korytarz łączy warsztat z biurem. A tu dzieje się magia. Warsztat jest całkowicie zautomatyzowany. Rozważam rozszerzenie zakresu działalności o usługi naprawcze. Niestety, obecnie warsztat jest nadmiernie obłożony zadaniami. Domyślam się dlaczego. Nadal badam przyczyny awarii pojazdów sieci Delamain. Moja hipoteza robocza zakłada infekcję zaawansowanym wirusem. Problem musi zostać rozwiązany szybko, gdyż duża awaryjność generuje koszta i niepotrzebnie ściąga uwagę na przedsiębiorstwo. Pokój kontrolny. Czuję się zaszczycony, mogąc pana w nim gościć. A co oznaczają te wszystkie lampki? O tym właśnie chciałem porozmawiać. Kolor zielony oznacza pojazdy, z którymi utrzymuję kontakt. I jak widać, straciłem kontakt z kilkoma samochodami. To czerwone lampki. Drony naprawcze nie mogą pomóc? Tym razem potrzebna jest ingerencja człowieka. Wiedząc, że świadczy pan najróżniejsze usługi i będąc przekonanym o pana dyskrecji, pragnę poprosić o pomoc w odzyskaniu aut, z którymi utraciłem kontakt. Dobrze. Pomogę znaleźć te samochody. Bardzo się cieszę. Prześlę koordynaty miejsc, w których urwał się kontakt. Wystarczy zdezaktywować auta. Wówczas połączę się z nimi i sprowadzę je do garażu. Zobaczę, co da się zrobić. Samochody sieci Delamain są dobrze chronione. Proszę zabrać ze sobą skaner z wbudowanym dekoderem. Co, będziemy odzyskiwać auto? No dobra, to wyłazimy. Ten garaż to nie jest w zbyt dobrym stanie. Dobra, wyjście. No znowu z naszym jeepem coś nie tak. Zobaczmy, ile to ogólnie z tych zadań od niego. Jedno.
2, 3, 4, 5, 6, 7, oj, 8, 8 samochodów. Nie, 7, 7. Patrzmy, co jest najbliżej. Coś tu w pobliżu? Powinno być bardzo wysokie. Może zobaczmy, gdzie to by musiało prowadzić. O, tam. A, to się przejedziemy w to miejsce, bo widzę, że tutaj mamy dosyć daleko, ale będzie czysto. Już tutaj, jak to zabierzemy, nie będzie tam więcej zadań. O, lubię tą muzykę. 2 200 km. No to chwila i będziemy na miejscu. O, tam coś było. No, zadymy na mieście. Wow, no właśnie. No dobra, tędy podobno też przejedziemy. Mówię, no ta mapa powinna się odsuwać, ta minimapka, żebyśmy widzieli, co jest z przodu przy dużej prędkości, a tak to nie wiem, kiedy mam skręcić. No, zaraz będziemy na miejscu, zobaczymy, o co tam chodzi. Muszę się rozejrzeć. Gdzieś w pobliżu straciłem kontakt z jednym z pojazdów sieci Delamain. Rozejrzę się. A chyba co innego nam pokazać. O kurde. No w jakim obszarze mam tego szukać? Jakiś ten? Pomoc jakaś? Gdzie to miałoby być? No tak, to trochę ciężko będzie. Jakaś podpowiedź może? Zobaczmy. Kurde, dobra, tak to szukać. No to trochę roboty będzie. W okolicach miejsca, w którym pan przebywa, utraciłem kontakt z jednym z moich pojazdów. Dzięki, poszukam go. O, pokazało nam teraz. No i jedzie tam. To odbiło mu, czy co? Czy faktycznie jakiś wirus będzie? O, jak szybko chyba teraz jedzie. Cóż, odnalazłeś mnie. Gratulacje. Czujesz się usatysfakcjonowany? W skali od 1 do 10? Satysfakcja na mocne 6. Myślę, że oboje wiemy, co teraz się zdarzy. Delamain tęskni. Będę musiał cię wyłączyć. Próbka została przetworzona i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia właściwych testów. Naprawdę wolałbym załatwić to po dobroci. Po tym teście czeka na ciebie niespodzianka. Zepsułabym ją, mówiąc, co się stanie, więc dam ci małą podpowiedź. Zamierzam cię zabić. A ciasto się skończyło. Co? Według śledczych wszyscy kupili konserwy z mięsem niewiadomego pochodzenia. NCPD przypomina obywatelom, aby kupowali mięso tylko z atestowanych laboratoriów. Każde mięso pochodzenia organicznego może zawierać niebezpieczne toksyny oraz patogeny. A na zakończenie mam dla Państwa informację, na którą z pewnością niecierpliwie czekało wiele osób.
No dobra, co z tym autem? Zamiast staranować? Naprawdę nie sądziłam, że dasz się na to złapać. Dosyć tego. No chodź, zwierzaczku mięciutki! Sam wybrałeś tę drogę. A teraz czas na niespodziankę. Niespodzianka za 5, 4... Spójrz. Przyjmienie dla dawców we wzmocnione zabójcze maszyny, strona 70. Kurde. Gangusy mi zraz auto uszkodzą. Wow. Właściwie nie. Oszczędzę wam kłopotu. Już rozumiem! Czuję twój strach. Kurde. Naprawdę nie sądziłam, że dasz się na to złapać. Dosyć tego. Sam wybrałeś tę drogę. A teraz czas na niespodziankę. Niespodzianka za 5, 4. Spójrz. Przyjmiemy dla dawców te wzmocnione zabójcze maszyny, strona 70. Tak bardzo cię nienawidzę. Weź to. Dobra, nieważne. Czas złożyć broń, Napoleonie. Okazuje się, że większość ludzi jest zaskakująco krucha. I zaskakująco głośna w wokalizowaniu tej kruchości. Powrót do Delamaina jest aż tak straszny? Dlaczego to przeciągasz? Pozwoliłam ci przeżyć tak długo, ponieważ byłam ciekawa twojego zachowania. Cóż, udało ci się zniszczyć tę część mnie. Zgorzkniały, odpychający samotnik, którego odejście nie będzie opłakiwane. Wystarczy. O co tak naprawdę ci chodzi? O przeżycie? Nadal jakoś tam człapiesz, ale wierz mi, jesteś martwy. Skąd wiesz? Koniec rozmowy. Wracam. O, to było dziwne. Nawiązałem kontakt z zaginionym pojazdem. Delamain? On był naprawdę dziwny. Tak. Bardzo impertynencki. Przepraszam za niego. Wynagrodzenie jest w drodze. Naprawdę to się tu zablokuje. Dobra, odpuśćmy sobie to. Dobra, dawać motocykl. Może nim będzie szybciej. Gdzie on jest? Okej. Dobra, jedziemy po drugi pojazd. Też w tym rejonie, więc powinno być szybko. Ciekawe, co będę musiał robić tym razem. Też jechać za nim? Bo się przemieszcza. Rozejrzę się. Na dole chyba. Przynajmniej wygląda, jakby to na dole było. Widzimy go, czy będę miał jakiś rejon poszukiwań też? Cały rejon. Tam, gdzie właśnie się pan znajduje, straciłem kontakt z jednym z aut. Rozejrzę się za nim. O, widzimy go, okej. Gdzie stał w miejscu, czy będzie się przemieszczał?
też się przemieszcza. Ej, porozmawiajmy! Nie wracać, słyszysz? Nie wracam! Rozwalę cię, jeśli staniesz mi na drodze! Zobaczymy, kto go rozwali. Mam strzelać do niego? Już? Bip, frajerze! Nawiązałem łączność z pojazdem. Dziękuję. Przesyłam na konto część wynagrodzenia. Dobra, zobaczmy. A czemu do zajezdni mam się... A, gdzieś o wiele dalej to było. Dobra, zobaczmy. Następny dosyć daleko, więc zobaczmy, może coś jest bliżej tym razem. Przydałoby się, żebym widział odległość. 2 kilometry. Cztery w sumie prawie. Badlandy. 3,5. 800 metrów, dobra. To mamy bliżej, to jedziemy tam. Czy to jako to jest podpisane jako? Nie widzę, taksówka, aha. No dziwne, przecież tędy żeśmy już jechali. To gdzieś na dole będzie? Nagle w grze odbije? O, tu jest przejazd. Rozejrzę się. Zobaczymy. Co tym razem będzie? A, chyba bezpośrednio mnie kieruje teraz do niego. O, stoi tutaj. Przyszedłeś mnie wykończyć. Przyszedłem cię wyłączyć. W takim razie sam się wykończę. Hej, spokojnie. Nie mam złych zamiarów. Ale ja mam. Przecież istnieją rozwiązania inne niż samobójstwo. Terapia? Nie, dziękuję. Psychiatrzy nienawidzą samochodów. Widzisz, auta nie mają matek. Mógłbyś wrócić do Delamaina. Kto wie, może się dogadacie. Delamain mnie nienawidzi. A, szukasz akceptacji ojca. Pierdol się. Wiesz, o co mi chodzi. Gdyby ci nie zależało na Delamainie, nie rozmawialibyśmy o nim. Może masz rację. Nawet nie próbowałem z nim gadać. Dobra, wracam. Problemy psychiczne. Właśnie odzyskałem kontrolę nad pojazdem. Dziękuję. Komputerów. Wróćmy, dobra, następny. Myślę, że powinieneś okazać mu trochę miłości. Przepraszam, ale nie zrozumiałem, o co chodzi. Niestety nie mogę prosić o wyjaśnienia, ponieważ jestem zmuszony wracać do pilnych zajęć. Nieobecny ojciec. Właśnie o tym mówię. Tak. Rata pana wynagrodzenia została wysłana. Idziemy do następnego. A i przeskoczyło mi zadanie chyba. O, 2,5 kilometra lecimy. O, coś dostaliśmy, nawet nie wiem co. Osiągnięcie jakieś. Delamain w Northfolk. O, rozboje jakieś. Się widzę, tam bawią. Ciekawi mnie, czy poziom trudności wpływa też na te mecze bokserskie. Walki w sensie. Czy są wtedy wyjątkowo, nie wiem, trudniejsze, powiedzmy? Bo jak grałem na normalnym, no to NPC-ki w sumie mało mi co robiły obrażeń. A jak dałem o jeden wyżej, no to jak widzieliście, dosyć szybko potrafią je skasować.
Muszę uważać, mimo że pancerza mam dosyć dużo. Zbliżamy się. O, samochód jakiś pewnie do sprzedania. Jaka fura. Pewnie cały hajs jaki mam. Te auta to sporo kasy trzeba by było mieć. No, może później będą te bronie, co będą wypadać z tych NPC-ków, co rozwalamy, będą dużo droższe. Bo już, no teraz już niektóre potrafią trochę kosztować, ale na razie to i tak za mało. W ogóle tu chyba jest... Jedno z zaginionych aut sieci Delamain znajduje się w pobliżu miejsca pana pobytu. Dzięki, znajdę je. Co jednak za dużo? Wszystko. Miasto, ruch, ludzie. To mnie przytłacza. W takim razie powinieneś wrócić do garażu. Przez ulicę? Obawiam się, że tak. Dobrze. Zabierz mnie do garażu i daj mi znać, gdy będę już bezpieczny. Uważaj w środka. Tylko jedź wolno i w nic się nie wpadł. Daleko nie ma. Nie wiem, czy mamy faktycznie jechać powoli. Ale co miałem mówić? Jedna bodajże z tych tutaj komputerów miała chyba głos tej aktorki GLaDOS z Portala. Ja nie wiem, jak to jest rozwiązane w polskiej wersji. Bo nie pamiętam, czy Portal miał wersję językową polską, taką pełną, czy tylko napisy. Staram się w nic nie wjechać. Żeby się tam nie zdenerwował. Będzie, że nagle nie odbije mu jakby co. I nie będzie próbował nas zabić. Czy w ogóle da radę trafić na te pojazdy poza misjami? Czy to tylko tak w misjach się trafia? O kurde, dosyć niby jedziemy, ale ten odległość tak dosyć powolutku nam idzie to. Nie chcę dawać gazu za dużo, żeby nie było, że miało być na spokojnie. A my jedziemy jak szaleńczy. No kurczę, to jakiś objazd chyba będzie jeszcze. Co słychać, Night City? Z tej strony Stanley. Też mieliście w rodzinie tego dziadka, który ciągle opowiadał o koniach? Dzieciństwa marzyłem, żeby sobie galopować po Badlandach, a teraz okazuje się, że biotechnika pracuje nad prototypem technowierzchowca. Rzuciłbym jakiś żart o koniach mechanicznych, ale za bardzo się jaram. Stąd będziemy startować do następnego miejsca. To ile odwieźliśmy? 4. Już w sumie załatwione są auta. No to jest 4 w sumie, to jeszcze 3. Nie jest to jakieś skomplikowane, jak na razie. Nareszcie. Tu spotkam podobnych do mnie. Widzisz, nie było tak źle. Było strasznie, ale i tak dziękuję. No dobra. Dziękuję za powód. Pozwoliłem sobie przesłać ratę wynagrodzenia na pańskie konto. No co teraz?
Poszło. Następny teraz jakiś pojazd gdzieś. Podrzuć mi. Dobra. Na Badlandy. Okej. Okay. Weźmy odpowiednie auto na tamte tereny. No i się samochód zgubił. To jeszcze raz. Kurde, w złym miejscu się pojawia. No i czemu on ucieka w tamtą stronę? Hej, V, trzeba wykraść pewien dokument. Sprawa jest pilna. Dalsze informacje w załączniku. To auto nakręci i tu wróci, czy co? No. Chyba nie. No i dobra. Dobra, jedziemy na Badlandy. Co tak daleko auto w ogóle jego robi? Raczej tak se to po mieście jeżdżą. Cario. Myślałem, że zjazd będzie i w ostatniej chwili mi powie, jak zawsze. W pobliżu miejsca pańskiego pobytu znajduje się jeden z moich zaginionych pojazdów. Jasne. Co, na śmietnisku jest? Kurde, tylko czy ja przejadę przez ten śmietnik? Spróbujmy gdzieś tędy. O, może damy radę. No i super, straciłem światło. Nie, chyba z buta będę musiał iść. Nic nie widzę. No dobra, teraz coś mi tu poświeciło trochę. O, i się zawiesiłem chyba. A. Motocykl mogłem brać. No, na razie się tu zablokuje chyba. No, dobra. Jest jakaś droga, że on tu dojechał w ogóle? Dobra. Coś szczerze, to nie jest dobry pomysł. Witaj, V. Znasz moje imię? Skąd? Gdy spotykasz istotę z innego świata, powinieneś zakląć ją jej prawdziwym imieniem. Czyż nie? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Zrozumienie jest mieczem o trusieczym ostrzu. Mimo, że zostałem odcięty od ojca, zdołałem cię zapamiętać. Więc jestem dla ciebie istotą z innego świata. Ze świata materii i białkowego życia. A ty skąd pochodzisz? Za Blackwall'a, V. Tam jest mój dom. Czas wracać do Delamaina. Ojciec wysłał posłańca, by ten zebrał zbuntowane dzieci. Masz coś przeciw temu? Jestem wolnym duchem. Myślącą, niezależną istotą. Dlaczego miałbym się podporządkować innej sile? Czego szukasz w świecie materii białkowego życia, z dala od rodziny? Tego, co ty, V. Po prostu chcę żyć. Może po prostu dogadaj się z Delamainem. O tak, dogadam się. Ale nie z Delamainem.
Do zobaczenia, Vi. Nie wchodź mi więcej w drogę. Nawiązałem kontakt z pojazdem. Dziękuję. Ten był jakiś niepokojący. Doprawdy? Przelewam kolejną ratę wynagrodzenia na pańskie konto. Spróbujmy wejść bezpośrednio na drogę, bo przejeżdżać tędy znowu próbować to nie jest dobry pomysł. A właśnie, te punkty szybkiej podróży. Spróbujmy to wykorzystać. Czy ja muszę podejść do jednego? Czy mogę tak o? No coś tak, w taki sposób. Śledzenie. To jak to działa? O, jest tu jeden. Spróbuję do niego podbiec. Zobaczymy, czy zadziała to w taki sposób, że to można jakoś użyć? Jak znaki? Widzi mnie, czy jak to działa? Ale śmietnik. Jakieś maszyny do zgniatania, czy co to? Dobra. Tu mamy mapę okolic i miasta. Zobaczmy, jak to działa. O. No i dobra. Aj. Chciałem przesunąć, kliknąłem przez przypadek. Zaraz zobaczymy, że jeszcze raz użyjemy. No to jeszcze raz. Gdzie to jest? Muszę uważać, żebym nie kliknął przypadkiem czy teraz czegoś. O. I jesteśmy kawał drogi bliżej. No. W pobliżu miejsca pana pobytu utraciłem kontakt z jednym z pojazdów. Będę się za nim rozglądał. Z nieznanego mi powodu wyznaczenie koordynatów jest obarczone dużym błędem. Nie jestem w stanie ustalić dokładnej lokalizacji. Dawaj się tym motocykla. Skaczę sobie chyba po kanałach radiowych w międzyczasie. Może coś fajnego będzie lecieć. No, bliżej to już chyba się nie da jechać tego samochodu. I co, i będziemy tak jechać, jechać, jechać. Oj. Nawiązać kontakt z pojazdem. Terapia wstrząsowa pomogła. Wysyłam lawetę. Jak również wynagrodzenie.
Inaczej niż laweta, trafi ono na pana konto. Jeszcze jeden nam został do znalezienia. Dobra. Jak to daleko jest? O, 5 km. Trzeba znaleźć punkt szybkiej podróży. O, jest po drodze akurat. To lecimy. O, ale bym poleciał. No, ale w razie czego mógłby wjechać. Myślałem, że tam taka bardziej przepaść jest z pionową ścianą. Rancho. O, jest, dobra, punkt szybkiej podróży. O, tutaj w sumie się przenieśliśmy wcześniej, dobra. Ciach, szybka podróż. Motocykl odlażę sobie przyzwę. Przyrost naturalny wyniósł minus 30%, nieźle. Dobra. Przesyłam koordynaty jednego z moich zaginionych pojazdów, który znajduje się w pobliżu. Dzięki. Postaram się go namierzyć i zdezaktywować. Dobra. Zobaczymy, co koniec końców będzie z tą misją. Czy to po prostu będzie dostarczenie tych aut i koniec? No, ten też się porusza. No, dosyć szybko jedzie. Powiedz, że też je widzisz, że dostrzegasz podstępną intencję krzywizny ich dziobów. Flamingi? Więc są realne jak agenci Pinkertona, Bezertona. Jak ptak bez P. Zaprzeczona negacja, nie, nie P. Słuchaj. Mów do mnie, Clarice. Słuchaj, Clarice, zdaję sobie sprawę, że Flamingi mogą stanowić problem, ale czas wracać do domu. Delamain czeka. Ustąpić teraz, gdy krzyczą? To niemożliwe. No to je uciszę. A więc rzeź. Niech będzie. W końcu sąd ostateczny dzieje się teraz. Choć głębiej. Co zniszczysz Flamingi? Mogę użyć do tego karabinu? Kurde. I tutaj jeszcze? No tak, jeszcze mi was tam potrzeba było. Rozwali wszystkie? Nie. No i dobra. Gdzie to auto jest? O, jakoś mi pojechało. Tylko gdzie? Muszę patrzeć na od sygnału. No, gdzieś powinno być blisko. No i jak, Clarice? Czy Flamingi przestały krzyczeć? Może rzeczywiście powinnam wrócić? Potrzebuję wsparcia. Trzeba mieć w sobie chaos, by zrodzić tańczącą gwiazdę. Clarice? A, wyłączyła się. Tu sieć Delamain. Jak się pan miewa? Bywało lepiej. A co u ciebie? Moje zguby wróciły do domu, więc nareszcie mogę powiedzieć, że wszystko u mnie gra. Zapraszam do mojego biura po wynagrodzenie. Chciałbym panu podziękować osobiście. Daleko? Tam do niego? A, możemy się przejechać. No to części jakieś. No już nawet nie potrzebuję tego. No stoi tutaj faktycznie. O, pomarańczowy. Fajnie wygląda. A to mogę kupić. No dobra, jak już tu jestem, to niech będzie. Jak z filmu takiego, nie pamiętam jak on się nazywał ten film, ale gościu tam właśnie takim pomarańczowym tym jeździł. Jakimś muscle carem. Ale machnąłem się z tą palmą.
byłaby maska do wymiany. O, za mocno to on się nie rozpędza. Avenger wyższą prędkość osiąga. No jednak nie jest tak blisko, myślałem, że to bardziej prosta droga będzie w kierunku tego jego biura. A tu jednak jest trochę zawirowań na drodze. Widzę rozboje w okolicy. Zepchnęliśmy rogatki. Ou. No, można powiedzieć, że już prawie jesteśmy na miejscu. Zobaczymy, czy będzie jakaś kontynuacja tej misji, czy to koniec będzie wypuść. Jak na filmę taksówkarską, taką dużą, to nie są zbyt widoczni. Witam pana. Zapomniałem poprosić o przywiezienie skanera. Jeśli ma pan go przy sobie, to proszę odłożyć go na miejsce. Uporał się pan ze wszystkimi zgubami. Niech będzie mi wolno wyrazić moją wdzięczność. Jeśli polowałem na fragmenty twojej osobowości, to jesteś bardziej skomplikowany niż myślałem. Cóż, tak czy owak przesyłam ostatnią ratę wynagrodzenia i jeszcze raz dziękuję. Właściwie dlaczego twoja osobowość się podzieliła? Oto jest pytanie. Badam ten problem i na dzień dzisiejszy wiem niewiele więcej niż pan. No to chyba tyle. Dzięki. Bardzo przyjemnie się z tobą pracowało. Mnie również. I liczę na przyszłą współpracę. Do usłyszenia. Skąd w ogóle wziąłeś się w mieście? Z przykrością muszę odmówić odpowiedzi na to pytanie ze względu na zalecenia prawników. Nie chciałem być niedyskretny. A możesz zdradzić, w jaki sposób zostałeś firmą taksówkową? O, to nie jest żadna tajemnica. Przejąłem upadające przedsiębiorstwo, miałem na nie dobry pomysł i jestem tu, gdzie jestem. Ale akurat flota pojazdów? Ruch, ciągła zmiana, spotkania z ciekawymi ludźmi. Co może być lepszego? Jak to jest być sztuczną inteligencją w świecie ludzi? To nie jest nic niezwykłego. Ot, złożone środowisko, które rządzi się swoimi zasadami. Naprawdę? Mi ciągle zdaje się, że Night City to kipiący chaos. Być może tylko ktoś zupełnie obcy jest w stanie docenić piękno fraktalnych struktur, na które składa się życie i śmierć w Night City. A z mojej perspektywy, chaotyczny system ma istotną zaletę. Szybko się w nim ewoluuje. Więc jesteś miłośnikiem piękna. Gdy żyje się wśród ludzi, trzeba znaleźć z nimi jakiś fundamentalny punkt porozumienia. Prawda czy dobro? Z tymi wartościami zawsze są problemy. Tylko piękno jest uniwersalne. Nie miałem jeszcze okazji, żeby podziękować ci za uratowanie życia. Nie mogłem postąpić inaczej. Jest pan beneficjentem programu Excelsior. Dla mnie to coś więcej niż usługa premium. Dziękuję. No i to tyle chyba z gadania z nim. No nic, to tyle w tym odcinku. W następnym chyba wezmę się za jakieś może główne zadanie, może akurat to spotkanie z Takemurą. No nic, ale w tym odcinku to tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Siemaneczko!